Hello, hello! Witamy się dzisiaj z wami, z Mikołajem. Dzisiaj mamy kolejny dzień vloga, vlogmasa właściwie. I zaczniemy sobie od otwierania prezentu dla Mikołaja, bo Mikołaj już bardzo chce, już tam co chwilę patrzy, że dawno nie otwieraliśmy kolejnego, więc dzisiaj to zrobimy. Nie robimy jeszcze pa. Na razie idziemy po prezent. Weźmiesz sobie 2-3 prezenty, tak? Może sobie weźmiesz to albo to, co wolisz? No. O tak! Dobrze! Wciągaj, no! Jest! No! Trzymaj! O! Jest! Super! No! To my mamy nasze prezenty. Zobaczymy, co tam dostałeś dzisiaj. Zaraz sobie to otworzymy wszystko. Na łóżku sobie otworzymy, jak zawsze. Tak jak lubisz. A to tam masz? To chodź tutaj bliżej, pokażemy wszystkim, co dostałeś. Musisz tutaj wyjść. Do mnie. Dasz radę? Daj rękę. Pomogę. Nie potrzebujesz? A, spryciarz. Nie potrzebuję. Auto dostałeś, tak? Zobaczmy to auto. Ciąg tutaj, ciąg za to. No. Ciąg. O tak, jeszcze raz. Tu jeszcze za kawałek, no. Tak, jeszcze tu. O, super. Nowe auto. Może akurat trafiliśmy na 3 auta. O, super. Teraz tutaj czekaj, pomogę ci. No. O. Tak. Ja, ale to rozpakowałeś. Auto. Auto? Czy to jest kolejne auto? No. Wyciągniesz. Tu nie chcę wyjść, bo to... Niko, jak tak jest, to trzeba to wypchać. Popatrz. Pach. Zobacz, tutaj mamy takie auto i jemu się otwierają tu pewnie drzwiczki. O, popatrz, otwierają się mu drzwiczki. Można zobaczyć do środka. Chcesz zobaczyć do środka, co jest w autku? Zobacz, tam do środka jest tam kierownica. Tutaj, do środka. Kierownica jest. Wszystko jest tak pięknie zrobione. Jeszcze mamy jeden prezent. To też odpakujemy, czy na później zostawimy, czy teraz? O, wypadło. Co to? Co to jest? Tu masz takie z klocków. Możesz to składać. Popatrz się. O, widzisz? I ma na przykład tak dać, no. I patrz, jak teraz jadą tutaj. Ała. Ała. Zepsuliśmy samochód. Ale teraz naprawimy. Apa. Apa, chcesz iść? Jesteś piękne samochody. Popatrz, jak tego można ściskać. Widzisz? Smakuje ci? Dobre? Chyba dobre, no nie? Mamusia przyszła ci dała gdzieś, kochanie. Ojej. Co tam macie dobrego? Kaszotto. Proszę. Oj, tu spadło głodomorku. Jak tam, smakuje ci?
melduje się wieczorową porą. Mikołaj poszedł spać. Nas trochę mniej na Instagramie i tak dalej, bo połapała nas wszystkich jakieś takie przeziębienie i staramy się z tym szybko zaradzić. Ja dzisiaj posmarowałam się samoopalaczem, także w końcu jestem taka skończę brązowa. Krzyś przyniósł drewno do kominka, także będziemy dokładać. A już się prawie dopaliło, ale pokażę Wam magię z tym kominkiem, bo to jest ekstra i będziemy dokładać do praktycznie niepalącego się kominka. Tu są takie dwie magiczne wajchy. Ciach. No, dzisiaj teraz boli. O! O! Jaki nagły zryw. No i już się pali na pełnej. Ten kominek to był po prostu sztos pomysł. Tak, najlepszy. I tu jest ciepło, na górze jest ciepło, są wszystkie pokoje pootwierane, tak wykorzystujemy to ciepło na maksa. No a klimat, no to proszę Was. Jeżeli chodzi o film z kominkiem, to Wam tutaj go dodajemy i on jest marki Hice i jesteśmy z niego turbo zadowoleni. Dobrze, a skoro już powiedziałam, że witam się z Wami porą wieczorową, to dzisiaj postanowiliśmy, zrobimy sobie grzańca. Pierwszego w ogóle chyba od, chyba z 3 lata. Wszyscy nam przynosili grzańce, bo my w pewnym momencie mieliśmy taką fazę na grzańca i ja robię grzańca. Tak, Marcusia będzie robić, tak. A że, znajdzie butlę. Tak, a że jesteśmy tacy trochę przeziębieni, to stwierdziliśmy, że grzaniec super nas rozgrzeje, także wrzucę go na płytę i pójdziemy się okąpać. Przynajmniej ja. Idziesz za mną, Misiek? Tak. A jaki mam piękny kolor. Nabrałam pięknego koloru, mam nadzieję, bo założyłam sobie dres, mam nadzieję, że to będzie spoko. Jutro mam przed sobą do nagrania mega film ze świątecznymi sukienkami. Chciałam trochę bardziej świątecznie wyglądać. To jest chyba od Uli. On jest chyba z Austrii. Ten weźmiemy. To ten z Austrii? Dobra. Weźmiemy ten z Austrii. Trunk Fighter Langer auf zum Machen. Wszystkie Einsweindrein. Wszystkie. Patrzcie, jaki zakurzony w ogóle. Myślicie, że grzaniec jak wino? No chyba nie ma tutaj daty ważności. Nie, no to wydaje mi się, że to, no bo to jest grzane wino, nie? A jest. Jest? To będzie po terminie. 2021. No mówię, że dawno nie piliśmy. Dobra, spróbujmy, no to najwyżej. A co się może zepsuć? No nie wiem, co się może zepsuć w grzańcu. Się dowiemy. No dokładnie. Ja zawsze myślałem, że czym dłużej wino i takie rzeczy, tym nie lepiej. Nie zmieniłeś tych lampek, po co one robią? Zmieniłem. No to popatrz, co one robią. Oszukałem je. Akurat teraz jak popatrzysz, to... Co? Przecież idealnie jest. Patrz, teraz. Patrz. Kiedy? Teraz. Teraz? Idealnie. Teraz popatrz. Teraz? Tak, teraz patrz. W tym patrz, momencie. Teraz już, tak. Odwróć się. No idealnie. Nie mogę. Zwariuję. No, już nawet. Tu jestem jak Fredka w finaszu i Ferbie, która woła mamę. Popatrz, co zrobili chłopaki. No nie wiem, kto dodaje do światełek te epilepsyjne takie sterowniki. Co potrzebujemy do naszego grzańca, kochanie. To i szukam jeszcze jednej rzeczy, której nie mogę znaleźć. Goździki? Tak. Zrób sobie ładny kadr, bo teraz czas na teledysk. Otworzyć ci? Witamy Was z trochę innej perspektywy, trochę później. Trochę nam się plany sypnęły, bo nawet żeśmy nie wypili tego grzanego wina. O, proszę bardzo.
Tutaj, jak stało, tak stało. Już jest już będzie do wylania. Do wylania. Także tyle z naszego romantycznego wieczoru. Mikołaj się obudził, mieliśmy w ogóle generalnie ciężką noc, w ogóle to był ciężki weekend. Mieliśmy zupełnie inne plany w ogóle z tym wszystkim, ale wszystko się rypło, niestety, no bo rozłożyło nas wszystkich. Tak, wszyscy jesteśmy chorzy. Mikołaj bardzo kaszlał wczoraj. Tak, był przyjazd łóżeczka do nas. Też szukaliśmy w ogóle też lekarza. Na szczęście mu wszystko przeszło. Jest lepiej. Jest lepiej. Znaczy nie przeszło mu może całkowicie, ale tak, jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej, więc też mieliśmy taki trochę luzujący weekend. Na sobotnim odcinku ktoś pytał, czy byliśmy wszyscy razem chorzy. Także tak, to właśnie... jakby... To właśnie teraz? Tak, to właśnie teraz. Wtedy jeszcze żeśmy po prostu nie wiedzieli. W niedzielę po prostu zrobiliśmy sobie taki luźny dzień, pobawiliśmy się z psiami i tak dalej. Nie? I dlatego wczoraj nie było odcinka, no nie? Dlatego wczoraj był ten odcinek Wednesday, tylko na kanale drugim, który mamy. Tak. A na tym nie było, także dzisiaj już jesteśmy z powrotem. Tak, ale mieliśmy też sporo pracy, poszliśmy późno spać, dzisiaj wcześniej wstaliśmy, no w ogóle wesoło. Mamy nadzieję, że taki luźniejszy, spokojniejszy vlog też Wam się podobał, taki rozruch na początek tygodnia. Wybaczcie, ten jeden vlog nas po prostu gdzieś tam nam uciekł, ale no nieprzewidywalne są sytuacje. Zgadza się. Zwłaszcza, że my nagrywamy vlogmas jakby z dnia na dzień, nie są one tak planowane bardzo do przodu. Tak, tak. Tu czesaliśmy psy wczoraj z Mikołajem. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że to tak całkowicie inaczej, że nie macie pojęcia, ile dziecko robi pobocznych rzeczy, których po prostu nie zauważacie w ferworze tego, co robicie. Tak, jesteś czymś zajęci, a on coś tam grzebie, no nie, gdzieś tam chodzi. Tak, zobaczcie, co się na kamerze działo. Na kamerze to widać. Tak, zobaczcie, co się działo. Ja czesałam Alitę, a Mikołaj robił różne rzeczy i miałam wrażenie, że cały czas go widzę, natomiast dopiero Krzyś po zmontowaniu odcinka pokazał mi, co tam Mikołaj gdzieś robił. Także jest szalony. Czasami fajnie tak popatrzeć innym okiem, nie? Super! Pięknie, tak? Tak! Ujejmy, czasem kitkę. Zobacz, jaką ma kitę. Możesz jej zrobić głasku, głasku. Ty, trzymaj. Tak! O, super, ale to ciężkie, prawda? Trzeba dużo siły. Ale Alitka będzie piękna, prawda? Ble, zobacz, że zaraz będziemy myć podłogę. Daj rączki, mamusi. Drugą szczotkę. Super, dziękuję Ci bardzo. Muszę wyciągnąć tego. Zobacz, że to jest głośno. Ale nie ciągnął za futra. To ją boli, wiesz? Tak, co ja bym ktoś pociągnął za włoski? Nie wolno robić krzywdy pieskowi. Co jeszcze można robić pieskowi? Czesać, dawać jeść, mocno kochać, tak? Dużo rzeczy można dobrych pieskowi robić, tylko dobrych. Nie dotykaj. Chodź, chodź,
bo jest stara od włosów, bo mi pomagałeś i teraz trzeba pościągać włosy. Ze stóp, z nóżek, tu, bo ty jesteś taki mały, że ci stają w włosach. Mama zresztą też. Tutaj. Ziup. Ty już jesteś gotowy? Okej. Okay. Wczoraj robiliśmy jeszcze Mikołajowi inhalację na wieczór. Mamy taki fajny sprzęt, dzięki któremu możemy tam dać po prostu lekarstwo takie wiewne i w tym momencie on sobie po prostu siedzi, oddycha, jeszcze czasami nawet, bo to już nie pierwszy raz, właśnie zasypia podczas tej inhalacji. No myśmy się tak zawsze zastanawiali, bo wszyscy mówili, o inhalator przy małym dziecku to jest super sprawa. I tak, bo Mikołaj nie cierpi syropów. Mm-hmm. Nieważne jaki on byłby dobry, malinkowy i tak dalej, on po prostu go nie przyjmuje, a jak go przyjmie, to za chwilę z powrotem wychodzi na światło dzienne po prostu. Więc takie wziewne lekarstwa są zdecydowanie lepsze. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie ma inhalatora, to naprawdę warto się zaopatrzyć w ten sprzęt. My nie mamy takiego mobilnego, tylko mamy stację. Tak, do prądu włączamy. Tak, i kabelek i tyle. Ale jest super. Mikołaj się tak wycisza przy tym inhalatorze. Ja się bałam, że to będzie, wiecie, walka, żeby mu założyć ten inhalator. Natomiast on po prostu... On sobie go nawet sam trzyma czasami i sobie zasypia. Tak. Także życzcie nam zdrowia, bo to się nam przyda. I zapraszam Was... Przepraszam. Zapraszamy Was na jutrzejszego vloga, ponieważ właśnie jeszcze Mikołaj śpi. Ja się już przygotowywuję do tego odcinka, który też będzie jutro nagrywany, więc czas start, tymczasem taki spokojny początek tygodnia. Życzymy Wam dużo zdrówka, mamy nadzieję, że u Was wszystko super. I do zobaczenia już jutro. Tak. Pa.